siemano piąteczek, siemano weekend nadchodzący. Słuchajcie, znowu lecimy na kopalnię. Mamy piękny wschód słońca. No, także tak, my jest Skarżysko, będziemy zaraz mijać. Jak nadchodzi, weekendik będzie wolny, także człowiek odpocznie troszeczkę, choć cały tydzień jeździliśmy na miedziankę, więc długo nie pracowaliśmy. Tam 8 godzin mniej więcej, w to i z powrotem, z załadunkiem, rozładunkiem. Mimo że tylko kolejeczki jakieś były, to w miarę tak już poszło. Dojeżdżamy do kopalni, wjeżdżamy na teren, zaraz zobaczymy gdzie to będziemy ładować, bo jak na jedynce ładujemy, no to za dużo tej kopalni dzisiaj nie pokażę. No, zapytamy, wjeżdżamy na kopalnię, zaraz się pytamy gdzie 30 ładują. 030 na boksach, 26. A, na boksach ładują 30. 28 zwykłe to trójka czy boksy? Dwie wagi, środkowa waga jest do tarowania. Trzeba sobie tutaj stanąć z boczku i pójść tam do okienka i zarejestrować się, podać rejestrację, nazwisko i dokąd, z czym jadę i tak dalej, nie? Dobra, poczekajcie, bo ja muszę się teraz ubrać. Kamizelka. Kask i maseczkę musimy zabrać. Ja zaraz wracam. Jesteśmy zarejestrowani. Dobra, to czyli 30 ładujemy na boksach, czyli musimy jechać w głąb kopalni. No jak widać, słoneczko daje, jakoś taka delikatna mgła jest. Nie wiem, czy jest duża kolejka. Na boksach ładujemy? Tak. Zapytać gdzie ładujemy dokładnie. 30, gdzie będzie ładować? Na boksach. Ale tutaj to jest ta 30, my mieliśmy tam dla Rembetu, no tutaj były problemy z tą 30, tam nie wiem, czy gdzieś indziej teraz podjechać pod ścianę. No Rembet to przyjeść podskoczy. Dobra, to jedziemy, dzięki. 8 na trójkę.
Roberto zawróci, a tam gdzie jest ta kopareczka, tam właśnie wrzucają skały, tam czteroszki sobie wrzucają, nie? Takie skały przywożą i oni je kruszą na różne rozmiary. To wysadzane jest dynamitem albo jakimś innym materiałem wybuchowym. Kiedyś na kopalni, tylko na innej kopalni byłem, to właśnie wstrzymany ruch był na kopalni, gdzie właśnie były wysadzane skały. Nie wiem, my byliśmy w jakiejś odległości, może jest 800 metrów od wybuchu czy coś takiego, i to jeszcze za górą, za lasem, i siedząc w samochodzie czuliśmy, jak się ziemia zatrzęsła. Dobra, my tutaj skręcamy, tam jak mówiłem, tam jest dalsza część kopalni. Tu jest tak zwana skocznia. No jedź, Norbert. Stanisław, dobra, witamy. Rembek, poczekaj, załaduję wozidło. Tutaj operator wozidło weźmie i załaduje. A my pójdziemy rozprandeczyć samochód. W tym czasie, o jest, Marek. Gasimy. A ten co, prandeki nie będzie? Nie, wychodzi. No udało ci się, bo muszę nie być w końcu. Zobacz, Marta. Mamy szczęście, nie? Układamy niezawodne pomarańczowe rękawiczki. Nie wypuść, nie. Do rozprandeczenia auta. Wczoraj trochę auto uprzemyły, więc mogę wam je pokazać, nie? Troszkę. O, tyk, Mercedesik jest, dobra. Jak się rozpandecza samochód? Najpierw ściągamy sobie gumeczki. Kolega akurat ma pasy transportowe 3, takie do ściągnięcia, i ma klamry. Tu z tyłu też są takie gumeczki, które utrzymują plandekę, żeby nie podwiewało. I co, jak już odpięliśmy te gumeczki, no to wbijamy na balkonik tak zwany. Czyli składamy sobie skrzydełko, wchodzimy po schodkach tutaj na to jest właśnie tak zwany balkonik. No i tutaj co, mamy też gumki, które trzeba odbezpieczyć. Z drugiej strony tak samo. Ciach, ciach. Gdzie ja was teraz położę, żeby wam pokazać, jak się to tam rozprandecza. Mamy wajchę, korbę i się będzie tak, to się tak zwija. Czekajcie, pokażę wam, ta może tutaj wezmę. O! Jest taki fajny kurz. Trzeba przytrzymać sobie rączkę tutaj delikatnie. Ciach. I tak to właśnie wygląda, mniej więcej. Wchodzimy z autka, podjeżdżamy już tam dalej. Dla Rembeta tutaj operator 24 max. Jeszcze do tyłu. Kolega tam właśnie będzie teraz ładowany. Dobra. Ja już podjeżdżam. Na drugi, to przed niego i... Dzisiaj przy piątku elegancko się załadowaliśmy, bo nawet nie ma, kurczę, kolejki. Znaczy kolejka była tam. 24 tony? Na boksach, ale... To tak, jest tak, maksymalnie 24. Bez kolejki, tak na tą wagę się zdzielasz.
Kutnia na radiu. Dobra, i my jesteśmy już załadowani. I wyjeżdżamy sobie powolutku w stronę Wagi. A znowu mi dużo naprzód naładował, bo tak jakoś kurczę ciężko mi ten samochód jedzie. Jedzie operator, tam nic nie jedzie od strony kopalni. To sobie szybko przylecimy. Dobrze, dzisiaj fajnie, w piątek poszło, kurczę, kolejeczki nie ma, ani do Wagi, ani do załadunku, nie było kolejki, to chwila, moment, to człowiek pojedzie i jak to się mówi, kurde, za te, czekajcie, tak mam. I teraz ta sama opcja jest z rozplanowaniem, znaczy zaplanowaniem, przepraszam. Trzeba aferę mało zrobić, bo gości mnie wyprzedził na tej strefie, gdzie się plandyczymy, nie? Czyli jak stanął tak, że do Wagi nie będzie można podjechać, to mi się go zaraz weźmie i zjebie. I etap plandaczenia. Gumki ściągnąć na dół. Jak się gumeczki ściągnie ładnie, to elegancko, ciach, ciach. Tutaj się będę wyjmował. Tutaj szybko to zakryjemy. A propos mojego sprzętu do ściągania gumek, no to tutaj mam, ale nie chcę mi się odczepiać tego oryginalnego, to mam to tak kawałek kija i szybciej idzie po prostu. No, teraz idziemy na Wagę. Ten koleżka to tu stoi, kurde, mnie wyprzedził. Już tylko spróbował wypucować, kurde, że mijam to w łeb zaraz dostanie. Tak, pokazał mi, że ja mogę jechać, kurwa, i tak będę jechał. Jeśli mnie wyprzedził, to teraz stój. Dobra, wjeżdżamy na drugą Wagę. Tutaj sobie elegancko. I tak, żebym koło ciebie stanął. Szlaganką, mało. No się tak chciałem zrobić te miejsca, nie wiem, czy będzie to wystarczy. Zobaczymy, czy wszystko w porządku z moją wagą. I zaraz wracam. Mnie widać, ale wracałem się do autka, bo musiałem otworzyć drzwi boczne i unieść ramieniem trochę auto do góry, żeby 120 kg miałem za dużo ponad normę, więc musiałem trochę ulżyć samochodowi, żeby mógł kolega wydrukować WZ-kę. Zobaczymy, czy tutaj jesteś, Norbert? Norbert? Norbert! Cześć, 120 kg znowu za dużo miałem.
No i tak to wygląda na kopalni. Szybka akcja, powrót do domu. Jeszcze, że tak powiem, zajedziemy sobie do baru, zjeść obiadek, także też wezmę kamerkę. Pokażę wam, gdzie się stołujemy. 120 dobrze doleciało? Tak, 120 za dużo. Także pokażę. Dźwignąłem, panie, kurwa. Człowieku, moje bary, to wiesz. Pokażę wam, gdzie się stołujemy z kolegą. I tak. Wystarczyło tylko lekko brzuchem wyrgnąć kiper i już jest paczka w niej. Czy wiesz? Wiesz, jak z kierowcą to było ponad dwie paczki więcej było, nie? Więc kierowca musiał wyjść jeszcze podnieść samochód. Dobra, także widzimy się za niedługo. Widzimy się w barze, na miejscu przy barze. To ja dzisiaj znowu idealnie celowałem, bez 40 kg. Codziennie mi tak wychodzi. No Antoniego. Będzie pauza. Tutaj się często stołujemy, bo naprawdę jest dobre jedzonko. Dobra szama, to trzeba, wiesz, rzucić na film, nie? Promocja, ciekawe co dzisiaj, kurde, będzie. Bar u Antoniego. My się często stołujemy na powrocie. Przy okazji pauza nam wychodzi. Dzisiaj zamówiliśmy placka po węgiersku. Nie ma jeszcze dania dnia, jest za wcześnie, ale placek tutaj jest kozak. Placuszek, kurde. Nie wiem. Ciebie to elegancko, kurde. Nie, to muszę surówkę, bo to chujowe serce. Ja to bez suróweczki, o. Iść, kurde. Może mój być suróweczką. Suróweczka, jadę. 20 zł, kurwa, taki placek. A widać, że to placek dobry. Gorące, już widzę, tak wtedy gębę sopa, że będzie się... Dobra, trzeba szamać. Można tam, bo jest na zegaru. No, cieplutko jest, nie? Mogliśmy tu przyjść. Kurwa, to jest wielkie. Nie? Dobra, pojedzone. Odpalamy maszynę. I wracamy do Warszawy. Volvo 500 Euro 6. Pauza wykręcona. Z najedzonym brzuchem szybciej się będzie wracało. Jeszcze dzisiaj auto do serwisu wstawiamy. Także... Trzymajcie się, miłego weekendu.